Mariusz Kiczyński, przewodniczący Rady Powiatu. Witamy w gminie Biała Podlaska, miejscowość o uroczej nazwie Terrebela. Piękna ziemia i dzisiaj ta piękna ziemia uzyskała piękną drogę. Jaka zasługa jest w tym momencie Rady Powiatu Bialskiego? Dzień dobry Państwu. Zasługa jest taka, że droga jest realizowana wspólnie z gminą Biała Podlaska i powiat bialski. I powiat bialski to znaczy zarząd powiatu i rada powiatu wspólnie, prawda? Tak przeznaczamy pieniądze. 3,5 kilometra niemalże nowej drogi. Drogi, jak widzimy, bardzo ruchliwej, drogi bardzo potrzebnej. Droga, która jest drogą wlotową od miejscowości Terrebela do miejscowości Biała Podlaska. Jest to droga powiatowa. Od wielu lat, odkąd istnieje powiat, jest taka niepisana umowa, że partycypuje i powiat, i gmina tam, gdzie gmina chce realizację drogi, czy inwestycji w chodnik na przykład. Jesteśmy tak wielkim powiatem, że nie mamy aż tylu funduszy, żeby 1000 kilometrów wybudować samodzielnie, chociaż robimy wszystko, żeby tych kilometrów przebywało z roku na rok. Współpraca między powiatem bielskim a gminami układa się chyba coraz lepiej. Tak, układa się coraz lepiej. To zasługa na pewno zarządu powiatu na czele z panem starostą Ryszem Filipiukiem, ale również radnymi. Ale słyszy się, że jednak powiat mógłby więcej łożyć na drogi, więcej partycypować. No niestety możliwości finansowe i wielkość powiatu, który jest największym powiatem w województwie lubelskim, są takie, że po prostu sami nie wybudujemy tych wszystkich dróg, ani nie wyremontujemy. Realizujemy kilkanaście zadań, między innymi drogowych, także dzisiaj jesteśmy w Terrebeli, piękna droga, prawie 3,5 kilometra, zmodernizowany odcinek drogi powiatowej, której wartość wynosi 2,5 miliona złotych, z czego gmina udzieliła dotacji, tak zwanej bratniej pomocy, połowę, 1 205 000 złotych. Droga jest piękna, z utwardzonymi wjazdami. Chodniki się pojawiły. Chodniczki w tej miejscowości. A powiem, że droga jest uczęszczana, bo ona stanowi przebieg trasy Biała Podlaska, Leśna Podlaska, Sanktuarium. Ta droga naprawdę jest uczęszczana. I teraz chodniczki i modernizowana droga to jest duży plus. Ja w tym momencie chciałbym podkreślić dobre współdziałanie gminy i powiatu. Czyli rozumiemy się z panem starostą i inwestycje drogowe w gminie są imponujące. To nie jest pierwszy przykład, to jest kolejny przykład dobrej współpracy, bo przez gminę naszą przebiega mnóstwo dróg i powiatowych, i krajowych, i wojewódzkich, i naszych gminnych mamy i systematycznie budujemy, naprawiamy ku zadowoleniu wszystkich. Mieszkańcy się cieszą z nowej, kolejnej oddanej inwestycji? Mieszkańcy się bardzo cieszą z oddanej inwestycji. Nawet dzisiaj przyszli na przycięcie wstęki w znacznej ilości. Jest z czego się cieszyć i myślę, że będzie jeszcze więcej powodów do zadowolenia. Jesteśmy dzisiaj na odbiorze ostatniego takiego odcinka drogi, która była objęta dokumentacją. To jest odcinek drogi przez całą miejscowość Terrebela z chodnikiem, z połączeniem jednej drogi gminnej z drugą gminną, z peronami do zatrzymywania się autobusów, po drugiej stronie również z miejscem do zatrzymywania się autobusów. Odcinek drogi w tym roku realizowany to jest koszt około 1 000 000 złotych. To jest cała miejscowość Terrebela, natomiast idąc od Białej Podlaskiej, tam jest odcinek realizowany wspólnie z gminą w ostatnich 4 latach, to jest około 3,5 kilometra, 3,300 ileś, 3,400. Całość tej inwestycji kosztowała 2,5 miliona złotych, z tego mamy po połowie, to są wkład powiatu i gminy. Nie składaliśmy na tą inwestycję dofinansowania, trudno na wszystkie drogi u nas dostać dofinansowanie z środków rządowych czy unijnych, więc realizowaliśmy to zadanie etapami
i wspólnie z gminą. Jak się robi wspólnie, zawsze dwa razy tyle wychodzi, dzięki tutaj staraniom przewodniczącego Rady Gminy i wójta, i pana starosty, i naszych radnych, i radnych gminnych. Udało się to zadanie wprowadzać do planu, a później była jego realizacja. Jak widzimy, droga jest pięknie wyglądająca, ma bezpieczeństwo poprawione, są pomalowane pasy, oznakowanie pionowe. Będziemy się starali, żeby to wszystko było dalej realizowane jeszcze w stronę Witulina, gdzie ten odcinek drogi też w niektórych miejscach jest bardzo zły, ale na tym etapie cieszymy się, gdzie natężenie ruchu tutaj właśnie Rakowiska Terebela jest największe i najwięcej tutaj ludzi korzysta. Ci miejscowi głównie kierują się w kierunku Białej Podlaski. Wykonawcą robót na tym odcinku było w większości, prawie cały odcinek, to było przedsiębiorstwo robót drogowych, firma Horeglad. Wykonawca solidny, sumienny, terminowy i jakościowo roboty są wykonywane na najwyższym standardzie. Poprzedni odcinek jako warstwa wiążąca i wzmacniająca od Rakowisk, tam na jakimś etapie kilometra wykonywało przedsiębiorstwo robót drogowych z Lubartowa.